No i słuchajcie, mamy to, właśnie wleciał update dosłownie jakieś 10 minut temu na X-ie, dostaliśmy info, że wleciał update, długo wyczekiwany, tak, dosłownie wstałem, bo miałem powiadomienie ustawione i mamy najpierw taką wiadomość, że DM Flon TV, aby znaleźć się na liście ultra ekskluzywnych zawieszek, czyli żeby napisać do proplayera tutaj wymienianego, aby dostać, o kurde, aby dostać zawieszki, tak? Nie wiem, czy to jest jakiś troll czy coś, ale później, 50 minut później, dostaliśmy informację, że przedstawiamy The Armory, czyli zbrojownia, tak? Oraz dzisiejsze informacje o wydaniu. No w takim razie, kurde, klikamy, no i już nie mogę się doczekać, tak? Naprawdę długo, bardzo długo nie było żadnego update'u. Przetłumaczymy sobie od razu na język polski, żeby tutaj się nie męczyć. Jest druga w nocy, tak? No witam, witam. Jeżeli chcesz potwierać skrzynki do CS2, to zapraszam cię na stronę CSGOSKINS, gdzie z kodem BULION dostaniesz 2 zł i 10 groszy na start oraz 10% bonusu przy doładowaniu. Na stronie znajdziesz wiele ciekawych trybów, jak na przykład lootboxy, case battle lub exchanger. A i nie zapomnij otworzyć darmowej daily skrzynki. Dodatkowo CSGOSKINS regularnie wprowadza nowe eventy, w których możesz wziąć udział. Do zobaczenia na stronie, pozdro! W zestawie znajdzie się ponad 100 nowych przedmiotów, 3 nowe kolekcje broni, nowa skrzynka na broń, naklejki, a także zupełnie nowe amulety do broni. No czyli kurczę, cały zestaw, nowe skrzynki i przede wszystkim te zawieszki, o których już było tyle mowy. Już ludzie myśleli, że to jakiś troll, a faktycznie dodali to do CS-a 2. Aktywuj przepustkę i zacznij zdobywać kredyty, które można wymienić na wiele przedmiotów. Nie ma złego sposobu na grę, będziesz robić postępy w kierunku następnego kredytu, gdy tylko zdobędziesz expa. Czyli no jest to coś w rodzaju Battle Passa? Tak to się jakby nazywa w taki sposób? Armory Pass to się nazywa, okej, dobra. Możesz wykonywać do 5 przebiegów jednocześnie i robić postępy we wszystkich jednocześnie. Kumam, czyli to jest tak jakby... Ohohoho! Dobra, i faktycznie wygląda to w taki sposób, jak zapowiadali. Jasne, masz naklejki, metki i setki wykończeń broni. Ale czy masz coś więcej, co wisi? Teraz masz, założę się, że mogę to udostępnić tylko w jednym miejscu. Mówisz, cóż, jesteś w błędzie, możesz je umieścić gdziekolwiek chcesz, pod warunkiem, że chcesz je umieścić na broni. Oj, wyobrażacie sobie taką Dragon Lorkę z taką zawieszką z przodu gdzieś? To będzie mega. Brakujące ogniwo. Czy kiedykolwiek spojrzałeś na swoją broń i pomyślałeś, to jest zabójcze? Ale chciałbym, żeby wisiała na niej mała, kiełbaskowata osóbka? Co oni tu piszą? Nie odpowiadaj na to pytanie, po prostu przewijaj dalej, bo dopóki śnisz o kiełbaskach, twoje marzenia się spełniają. Ja nie mogę, zarąbiście to wygląda, szczerze mówiąc. I tak, ja jeszcze śnię, bo mówię, jest druga w nocy, także dopiero wstałem. Breloczki do broni ręcznej. Nawet, kurde, kozy będą miały breloczki. Dobra, tego wszystkiego nie będziemy czytać. Kolekcje broni. Okej, okay, czyli to jest Monster, BD Monster, czyli Monsters Overpassa. Yo, to jest zarobiste. Skin do Zeusa kolejny, muszę to mieć. Dobra, to też mi się podoba. Ej, to będzie super fitować do moich rękawiczek i kosy. Dobra, reszta, no to już przesada trochę. No reszta średnia, nie? Generalnie, jak to z reguły jest. Dwa skiny fajne, a reszta do dupy. Także spoko. Kolekcje graficzne. Co jest, czyli będzie jednak więcej tych skinów? No to kurde, ile tego w takim razie? To ile będzie tych skrzynek? O kałach nawet taki spoko, dosyć inny. Ej, no nieźle. W takim razie muszę wam powiedzieć, kolekcja sportowa i terenowa. O ja, mamy MK Fate. Tego się nie spodziewałem. Na moje wygląda zbyt cukierkowo. O nie, o nie. Ej, no nie, te skiny są średniawe mega, nie? Generalnie. Czyli to jest tylko skrzynka, czy... Okej, okay, to jest spoko. Czyli to będzie skrzynka, czy to będzie cała operacja jakaś znowu? Ja nie mogę... Ej, to jest podobny kałach do tego... Ognisty wąż chodziło mi. Nie wiem. Zaraz zobaczymy, czy to będzie też jakaś operacja, bo generalnie w sumie... nie do końca się rozczytałem. Kukri Knife, czyli jakby... Nie no, Kukri Knife, no to... Były już, tak? Zobaczcie to, wrócił Merwo, nie? I od razu dodali tutaj jakiś update mega. Gość jak zwykle przewiduje. Naklejki elementalne, rękodzieło. Nieźle. Podgląd Scrape'a. Próbujesz stworzyć idealny wygląd za pomocą precyzyjnie... Aha, dobra, czyli podgląd jakby tutaj naklejek, tak? Fajne. Przedmioty z limitowanej edycji. Dobra.
Słuchajcie, potem będziemy to czytać. Idziemy teraz do gry, tak? Ogarnąć co i jak. I ty. Wow, ej! Od razu mi się włączył. Dobra, mamy! Przepustka zbrojowni! Uzyskaj dostęp do 3 nowych kolekcji broni. Przywieszek, skrzynki, galerii i nie tylko. No dobra, czyli... W takim razie... Nie ma operacji, ale jest zbrojownia. Nie wiem, czy do końca o to nam chodziło, tak? No dobra, no zbrojownia. Zdobądź przepustkę w takim razie. 6 dych, 61 zł? Co jest? No dobra, w takim razie kupujemy, no nie będziemy wybrzydzać. Dobra, aktywuj przepustkę. I co teraz? Aha, czyli muszę zdobywać expa. Kumam. Dobra, ale... Na przykład mamy skrzynkę. Zdobyć skrzynkę galerii. O co chodzi? Czyli jakby... No dobra, mamy skiny. Możemy je podejrzeć. Poczekajcie, bo ja nie do końca kumam. Gdzie to jest ekwipunek? Kurde. O, mamy po lewej stronie teraz saldo punktów 1. I możemy sobie przeglądać, jakie... No kurde, nie ogarniam jeszcze tego. Możemy sobie oglądać, co tutaj możemy faktycznie trafić. Spoko, rozumiem. Mamy teraz zdobywać expa, tak? I potem możemy to wymienić na te skiny prawdopodobnie. Albo na skrzynki. Czekaj. Tak, żeby mieć skrzynkę, to potrzebuję 2 takich. Żeby mieć breloczek, no to 3 takiego salda punktów. Czekajcie, jeżeli mam 1 taki punkt, to czym... A, czyli mogę to sobie zabrać. Kurde, no. Czyli mogę to sobie wymienić za naklejkę na przykład w tym momencie. A za te jeszcze nie mogę. Za zawieszki. Bo potrzebuję 3. Potrzebuję jeszcze 2 punktów zbrojowni. Zdobądź je grając z aktywną przepustką zbrojowni. No dobra, czyli w takim razie trzeba napieprzać jakieś pewnie Arms Race'y albo innego gierki, żeby wbijać level i zdobywać właśnie punkty. No dobra, czyli w takim razie CS2 robi tutaj ukłon w stronę casualowych trybów gry. No i każe nam napieprzać. Czyli jakby, żeby zdobyć kolejną przepustkę, to muszę uzbierać aż tyle punktów. Czy mi się dobrze wydaje, czy po prostu wystarczy, że zdobędę 1 punkt i będzie to już saldo 2. No chyba trzeba to sprawdzić na szybko, może to... No kurczę, właśnie to jest... To jest dobre pytanie. Ja w takim razie odpalam sobie tryb, powiedzmy właśnie wyścig zbrojeń. Zobaczymy, jak to wygląda, tak? Jestem ciekaw. Ale generalnie, tak szczerze mówiąc, to chyba każdy miał nadzieję na operację, tak? Jakąś. A nie tutaj napieprzanie Arms Race'a. Ale, dobra. Dobra, teraz pytanie. Dostałem 50 PD, 150. Okej, coś wyskoczyło nam. Aha, i trochę nam urósł faktycznie ten... Nasz, pass, battle pass, nie wiem jak to nazwać, tak? Czekajcie, wyjdziemy z tego i chciałem przedstawić wam jedną informację, którą właśnie zbadałem, że... Jak w to wejść tutaj? Dobra, tu nam urosło, ale generalnie możemy zdobyć kilka przepustek naraz, maksymalnie 5, czyli trochę pay to win i wtedy do wszystkich 5 PD nam rośnie, czyli jakbyśmy zagrali sobie jednego takiego, taki wyścig zbrojeń, to mamy tyle we wszystkich 5, nie? Kurczę, tak wam powiem, że spoko, ale czy to jest generalnie gra warta świeczki? Wiecie, o co chodzi, nie? Czy to jest aż takie opłacalne? Znaczy fajnie, że coś się dzieje w tym CS-ie, ale... No... Sam nie wiem, nie? Czy, żeby tutaj wydać, ile to by kosztowało wtedy? 300 zł? Żeby mieć więcej skrzynek do otworzenia, z których tak de facto może wylecieć, no, nic ciekawego. No, tutaj CS2... Chyba nikt nie oczekiwał takiego dziwnego ruchu, szczerze mówiąc, nie? Zobaczmy, czy na rynku Steam już są te skrzyneczki. Jeszcze nie ma, tak? Jeszcze nikt nie wystawił. No dobra, w takim razie ja sobie będę na osobności wbijał PD i dam wam znać, jak to faktycznie wygląda, bo teraz mam zagwozdkę, czy faktycznie jak uzbierzemy całość,
taką jedną, to już dostaniemy saldo punktów kolejne i będę mógł to wymienić na skrzynkę, czy muszę uzbierać wszystkie takie elementy i dopiero potem wymieniam to sobie na skrzynkę na przykład i dostaję jeden PD. No wydaje mi się, że aż tak mocno to nie będzie wyglądało, że faktycznie przeleci to do końca, otworzy się kolejne i dostanę przy tym PD. Dobra, dam wam znać, tutaj taki odcineczek pierwszy informacyjny, także ja to wrzucam. No i co, miłego dnia dla was, bo to nad ranem pewnie się pojawi, bo czemu by nie. No i... no kurczę, no ja tu będę expił, będę informował na bieżąco, tak? Ale szczerze mówiąc, to chyba szału nie ma, tak szczerze wam powiem, nie? Zobaczcie, można nawet dodać zamieszkę do C4. To nieźle. Breloczek z bombą. Wygląda całkiem cute.